w oczach kibiców, ale zaczynamy. Od razu ciosy, tak. Nie rozpiął się i ciosy, i nie rozpiął się Kosak przez to. Tak, tutaj bardzo dobrze Komar zaatakował od razu, ale rozpiął właśnie, swój pas i zjedł szybciutko odpowiada mi na pytanie, dlaczego został takim dużym faworytem, choć teraz muszę powiedzieć, że Kosak faktycznie wraca. Czy wypadną z auta? Spadają na tył! Ale Komar konsekwentnie naprawdę z tą dużą agresją cały czas na tarciu. Choć Kosahiri naprawdę jakby słyszał komentarze z naszej... Czysto, bardzo czysto. I sędziowie każą im rozpocząć od nowa. Tak, była obawa, że wypadną z auta, ale mocno tutaj bił Komar. Ale pierwsza kontrola policji i wracamy na stanowiska, tak. I od razu uderzamy rywala, żeby nie mógł się rozpiąć. Tak, Komar naprawdę przyjął bardzo dobrą strategię. On jedną ręką się odpina, drugą od razu atakuje. Automatycznie z samego początku robią sobie przewagę w tym pojedynku. Kto by się spodziewał, że nie będą chodzić po tym aucie? Tego chyba nie zakładał nikt. No i po raz kolejny będziemy mieli wznowienie tego pojedynku. Dopóki będą tak wstawać, za każdym razem tak będzie. Ready? Fight! Jedziemy, przypominamy, 3 minuty może trwać ta runda. Znacznie agresywniejszym zawodnikiem jest Komar, który zadaje tutaj ciosy. Bardzo będzie koniec! Zamroczyło. I muszę powiedzieć od razu, że mam swojego faworyta w tym turnieju. Uważam.